Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. 7 lutego, poniedziałek, imieniny obchodzą Alfons, Antoni, Egidia, Egidiusz, Eugenia, Idzi, Jakub, Mojżesz, Partenia, Parteniusz, Romeusz, Romuald, Rozalia, Ryszard, Sulimir, Sulisław, Teodor i Wilhelm. Bardzo serdecznie Państwu życzę wszystkiego dobrego. Moi drodzy, nie jestem dzisiaj w najlepszym nastroju. Wybaczcie, tak się zdarza. Ale w takie dni ratuje mnie pan Andrzej Wodecki, który bardzo dobrze pisze. Napisał świetny tekst, a ja wymyśliłem muzykę do tego. Tekst, który jest odpowiedzią, właściwie takim postscriptum do 33. pielgrzymki, na którą udali się nasi parlamentarzyści i gdzie pani Elżbieta Witek zawierzała Sejm i Senat matce jasnogórskiej, naszej królowej. Jak trwoga, to do Boga. Posłuchajcie. Jasnogórskie pielgrzymki, niestracone zapały, ciągną tłumy za mury, plączą się ideały. Jeden żebrze o zdrowie, drugi prosi o szczęście lub o drogę właściwą, kiedy jest na zakręcie. O co jeszcze by prosić, lub też co by zawierzyć? Daj nam, Pani, mądrości dla pisowskich rycerzy. Weź w opiekę parlament, Sejm i Senat, o Pani. Wprowadzimy tam zamęt, reasumpcję w przegranych. Czas już ślepej gonitwy, gdy pod stopą się pali, Witek chwyta się brzytwy, prosząc, by nie przegrali. Matka Boska się dziwi, Witek wznosi błagania, klepią w wierze fałszywi swe bluźniercze wyznania. Sakrum mocno zużyte, złoty cielec za grzechy, ideały rozbite, nie da Maria pociechy. Do zobaczenia, do jutra.